Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Królewskiej Gry. A dziś razem z nami jest wyjątkowy gość, wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Szachowej, Łukasz Turlej. Dzień dobry. I oczywiście jest też z nami współprowadzący Filip Zieliński, dziennikarz Przeglądu Sportowego. Witam, a jak zwykle zaczął dla Was program Królewska Gra Michał Kanarkiewicz, czyli popularyzator szachów. Przez ten okres, kiedy nas nie było, przez te ferie zimowe, wydarzyło się naprawdę sporo w szachach, przede wszystkim może z jakiegoś takiego przykrejszego tematu dyskwalifikacja Rosjan chociażby, więc na pewno coś, to jest temat, który najlepiej jest obgadać z wiceprezydentem Międzynarodowej Federacji Szachowej. Tak specjalnie dla Was zebraliśmy tutaj tak oficjalnego gościa. To, co jest ważne, to zapraszam jak zwykle do tego, żebyście w komentarzach na czacie zadawali pytania, bo jesteśmy ciekawi tego, o co chcielibyście zapytać. No i też pamiętajcie, że to jest program dla Was. My przychodzimy i tworzymy wspólnie z naszymi wyjątkowymi gośćmi program, który mamy nadzieję przyczyni się do popularyzacji szachów, bo nie ukrywamy, że chcielibyśmy, żeby jak najwięcej Polaków grało w szachy, a przynajmniej, żeby się nimi interesowało i opowiadało swoim znajomym. I może od razu przejdziemy do konkretnego pierwszego tematu, bo Filip już wspomniał o dyskwalifikacji Rosji z rozgrywek drużynowych. No to rzeczywiście ważna rzecz, która się dzieje. Jednocześnie też odwołano, a w zasadzie przeniesiono olimpiadę szachową z Moskwy do Chennai, do Indii, więc zabrano Rosji bardzo ważną imprezę szachową. No i tak naprawdę to jest takie wydarzenie, które no dużo zmienia w świecie szachów. No i to jest nasze pierwsze pytanie do naszego gościa. Jak do tego w ogóle doszło, że w bardzo krótkim czasie od momentu wybuchu wojny w Ukrainie zabrano prawa do organizacji olimpiady szachowej, czyli bardzo ważnej też propagandowo imprezy dla Rosji. Jak to się stało, że tak szybko zabrano te prawa i przeniesiono je do Chennai? Już 25 lutego, czyli tak właściwie dzień po inwazji Rosji na Ukrainę, podjęliśmy decyzję, że no, olimpiada się w Moskwie nie może odbyć. Olimpiada szachowa to jest wielka impreza. To jest jedna, myślę, z największych imprez w ogóle w świecie sportu, bo w jednej grupie gra 180 krajów, 3000 ludzi przyjeżdżających do danego miasta, do danego państwa. I trzy imprezy zostały odwołane, czyli Olimpiada dla osób niepełnosprawnych i też kongres, czyli wydarzenie z udziałem około 180 krajów z przedstawicielami. Od razu zostało odwołane 29 lutego, natomiast dosłownie kilka dni temu podjęliśmy decyzję, że się ta olimpiada odbędzie w tym roku. W ciągu 4,5 miesiąca Chennai w Indiach jest w stanie przygotować. Ostatecznie to była jedyna propozycja, tam 5 krajów zgłosiło wstępne takie zainteresowanie. Natomiast no, przygotować tego typu wydarzenie, które też oczywiście dużo kosztuje, w ciągu 4 miesięcy ostatecznie tylko Hindusi się zdecydowali, natomiast jestem przekonany, że to będzie bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie. No tak, a propos olimpiady, to wiemy też, że w Polsce są takie zakusy, żeby olimpiada kiedyś w przyszłości się odbyła. I jak czujesz właśnie, jakie są szanse na to, żebyśmy my w przyszłości taką olimpiadę zrobili? Tak a propos już rozmowy o olimpiadzie. No olimpiada w Polsce się już raz odbyła w 1935 roku. No tak, ale to już stare dzieje pod kątem szachowej naszej historii. Tak, ale wracamy do tego bardzo często tak jak do Wembley. Okay. Takie wielkie wydarzenie właśnie w szachach, tak samo jak Wembley w piłce nożnej. Myślę, że szanse oczywiście są. Z jednej strony oczywiście no, muszą być przygotowania bardzo duże wykonane już na etapie przygotowywania bidu, bo sama taka wydarzenie, można powiedzieć, turniej szachowy, ile to może kosztować? No to jest pod 20 milionów euro, więc to już nie są takie bardzo drobne. A po aktualnym kursie euro to może trochę boleć w złotówkach. Tak. No teraz troszkę się... No tak, ale powiedzmy, że plus minus 90-100 milionów złotych, to jak na imprezę szachową, no to trzeba powiedzieć, że to jest bardzo dużo. W ogóle na sportową imprezę. Na imprezę sportową. Tak. 3000 ludzi, 2 tygodnie. Co trzeba im zapomnieć tak swoją drogą? Bo to może naszych widzów interesować. Oprócz samego wydarzenia sportowego, oczywiście masa rzeczy się dzieje dookoła, natomiast chociażby hotele. Hotele na 3000 osób przez 2 tygodnie, to długo się to nie kwaterujemy ich w 3 gwiazdkach, tylko raczej... Nie, 4 gwiazdki to jest oczywiście minimum, no tak jak na imprezach sportowych z najwyższej rangi. Tak, poprzedni program mieliśmy tuż po tym, jak udało się Polsce przejąć Mistrzostwa Świata w szachach szybkich i błyskawicznych. Tutaj też gdzieś tam jakieś były takie przynajmniej...
chęci może bardziej, że jeżeli jakaś impreza gdzieś wypada, to Polacy może wskoczą w to miejsce, tak jak w tym przypadku, ale wiemy, że to jest dużo większa mimo wszystko impreza i no nieporównywalnie większa ranga imprezy i jeżeli chodzi o liczbę zawodników, tak, bo tam to był ułamek tego, co będzie tutaj, tak, bo to tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, no 180 krajów może przyjechać i tak naprawdę no wiemy, że nie może przyjechać Rosja i Białoruś. Tak, to ważna informacja, że Rosja i Białoruś, drużyny narodowe są zdyskwalifikowane, nie będą mogły przyjechać na olimpiadę, ale też na inne zawody, typu nawet na paraolimpiadę szachową, czy na przykład Mistrzostwa Świata tak, Seniorów, które już za chwilę mają się odbyć. I też myślę, że ważne właśnie, żeby zaakcentować tutaj, że w przypadku FIDE jest inaczej niż w przypadku FIFA, że jest takie ostre stanowisko zarówno względem Białorusi i Rosji. Nie jest tak, jak na przykład właśnie wydaje mi się, że UEFA albo FIFA rozgraniczyła to, że kluby rosyjskie nie mogą grać w ogóle, a białoruskie tylko u siebie czy coś takiego, a tutaj w szachach jest to traktowane praktycznie tak samo, że i zespoły z Białorusi, i zespoły z Rosji nie mogą wystąpić na chociażby drużynowych mistrzostwach świata, które miały być najbliżej. No tak, jeszcze trzeba, warto podkreślić i warto pochwalić też Międzynarodową Federację Szachową, że zrobili to bardzo szybko, bo jak wspomniał Łukasz, to dzień po już była decyzja o tym, że to się nie może odbyć w Moskwie, a FIFA to chociażby w naszym meczu z barażowym z Polską, tak, się bardzo długo kręciła wokół tego, jaką decyzję podjąć, rozważano różne scenariusze i to nie była taka szybka decyzja i to też warto podkreślić, tak, że szachy jako jeden z nielicznych w ogóle sport tak szybko zareagował, a my jesteśmy, mam na myśli szachy, są w ogóle sportem globalnym, więc te decyzje oddziałują na cały świat, to nie jest tylko tak, że to jest kilka krajów. W przeskokach narciarskich to masz kilkanaście krajów, zawodników, którzy skaczą z tych krajów, plus może w kilkunastu, kilkudziesięciach zainteresowanie, ale w szachach jest prawie 200 federacji, które mają szachistów, no to jest w ogóle dyscyplina 196, globalna. 196, jedna z najliczniejszych federacji. No właśnie, no tak, mówi się, że tak naprawdę szachy są najliczniejszym po prostu sportem na świecie, tak? Bo piłka nożna na pewno, tak, ale są regiony, w których mimo wszystko w piłkę się nie gra, albo gra tam gdzieś bardzo marginalnie, a w szachy tak naprawdę no, w większości regionów na świecie po prostu gra. Tak? No na pewno ja bym powiedział, że w top 5 globalnych dyscyplin szachy mogą gdzieś operować w okolicach top 5. I na 5. pewno też warto jest wspomnieć a propos po prostu zainteresowania w konkretnych krajach, bo na przykład tak jak wspominamy teraz, że olimpiada szachowa przejdzie do Indii i ta rewolucja szachowa powiedzmy w Indiach coraz bardziej jest zauważalna, naprawdę ta, o której wspominaliśmy już nieraz, ta masowa produkcja arcymistrzów rośnie, a chociażby piłka nożna jest tam mimo wszystko marginalna, więc też w tych krajach powiedzmy poza Europą. Tak, poza Europą już to zainteresowanie się inaczej rozkłada, jasne. No też Chennai to jest miasto Ananda, jeden z byłych mistrzów świata, który tak właściwie rozpoczął taki wielki boom na szachy w Indiach i teraz każde hinduskie dziecko wie, kto to jest Anand i wie, że grając w szachy, które jest dyscypliną stosunkowo mało, która nie wymaga dużych inwestycji, można osiągnąć tak właściwie wszystko, zostać mistrzem świata albo znanym arcymistrzem. Tak. No, myślę, że tutaj ważne, jeżeli rozmawiamy o Międzynarodowej Federacji Szachowej, o tym, że przeniesiono olimpiadę z Moskwy do Chennai, to warto też porozmawiać sobie o sponsoringu, bo panowały takie, krążyły sobie takie opinie obiegowe na Twitterze, że FIDE, w sensie Międzynarodowa Federacja Szachowa, zależy od pieniędzy Rosjan, ale jednocześnie Emil Stowski, czyli dyrektor generalny, temu zaprzecza i mówi, że jest inaczej, bo to się bardzo mocno zmieniło w momencie tej aktualnej kadencji, czyli od 2018, jeżeli się nie mylę, to się zmieniło i choć oczywiście pieniądze od rosyjskich sponsorów były istotne, ale można było wypowiedzieć kontrakty, bo to FIDE zrobiło i zapowiedziało, że nie będzie ich przedłużać, nie będzie podejmować nowych rozmów sponsoringowych z firmami kapitału rosyjskiego. Co jest ciekawą decyzją, no bo jednak nie wszystkie sporty tak działają, a szachy tutaj się wyróżniły, że FIDE już taką decyzję podjęło i zakomunikowało, co jest bardzo, myślę, też takie pokrzepiające, że FIDE szybko taką decyzję podjęła. No, z punktu finansowego oczywiście to była trudna decyzja, natomiast z punktu widzenia tego, co się dzieje, to była decyzja, która jednogłośnie od razu przeszła. Można powiedzieć, że tak właściwie szachy są w dużej mierze dyscypliną, która kiedyś była bardzo popularna w tych krajach wschodnich. Tak samo jak na przykład w skokach narciarskich będzie dużo sponsorów z Polski, Austrii, no to dużo jest sponsorów w szachach z krajów wschodnich. Natomiast ostatnie 4 lata to jest pięciokrotne zwiększenie budżetu sponsoringowego FIDE i dzięki temu między innymi taka decyzja była możliwa. Bardzo dużo i firm zachodnich,
i też państw rozpoczęło współpracę z FIDE, były zainteresowane organizowaniem największych imprez. Tutaj można wspomnieć no, sam mecz o Mistrzostwo Świata, czyli tylko dwóch zawodników grało. Odbył się na Expo z budżetem 7 milionów. W Dubaju, tak. Na Expo w Dubaju z budżetem 7 milionów euro. Gdzie wcześniej te mecze czasami się właśnie odbywały, jeden z meczów w Soczi. Natomiast właśnie ten trend ostatnich lat to jest Nowy Jork, Londyn, no i teraz na Expo w Dubaju i też z innymi środkami sponsoringowymi. No więc to się zmienia i to jest cenne, że szachy też zmieniają ten paradygmat, bo kiedyś rzeczywiście było tak, że no nawet FIDE to podkreślało, że kiedyś tak było, że rzeczywiście większość tych kontraktów było związanych ze wschodnimi firmami, głównie rosyjskimi, natomiast to się teraz zmienia, idziemy w kierunku Europy, też Azji i szukamy po prostu w innych miejscach i to jest fajne, myślę, że dla szachów, dla globalizacji, dla zmiany trendu, więc jak najbardziej. Natomiast myślę, że jest ważny ten temat, który się nam pojawił tutaj już i myślę, że do niego warto wrócić, to znaczy wykluczenie Rosji z rozgrywek drużynowych. Jak dokładnie ta sytuacja teraz wpłynie chociażby na Sergeja Karjakina? Bo wiemy, Sergiej Karjakin szalał ostatnio na Twitterze. Jest znany z tego, że mocno wspiera Władimira Putina. No, jego wypowiedzi na Twitterze, które zaprzeczały istnieniu wojny, które no, raczej były zgodne z tym, co głosi obecnie propaganda rosyjska, no one stoją totalnie po pozycji do tego, co robi większość szachistów, bo chociażby można wspomnieć o liście szachistów otwartym rosyjskich, którzy to podpisali, że są przeciwko wojnie. Jak ta sytuacja aktualna wpływa chociażby na Karjakina, który jest jednym z kandydatów, w sensie awansował do turnieju kandydatów i w nim zagra? No, aktywność Sergeja Karjakina na Twitterze zaskoczyła nawet wielu szachistów, którzy go dobrze znają, mimo że on był znany z takich ciągotek, że tam lubił gdzieś pochwalić jakieś działania państwowe. Natomiast no, moim zdaniem nie powinno być w profesjonalnym sporcie miejsca dla osób, które w tak otwarty sposób popierają działania wojenne, bo tak to trzeba nazwać. My jako zarząd FIDE no, potępiliśmy od razu w takiej krótkiej uchwale, natomiast sprawa jest przekazana do komisji dyscyplinarnej, która do końca marca powinna podjąć decyzję. No ja mam nadzieję, że to będzie decyzja jednoznaczna, która będzie skutkować tym, że zawodnik przynajmniej przez jakiś czas nie będzie grać. No na pewno to jest też związane z turniejem pretendentów, który się odbędzie na przełomie czerwca i lipca, no bo oczywiście Karjakin z jednym z faworytów były wicemistrz świata. Natomiast no tutaj jako Międzynarodowa Federacja, w ogóle, myślę, że w ogóle jako środowisko szachowe światowe, no trzeba jednoznacznie powiedzieć, co o tego typu postępowaniu myślimy. To jest kompletnie niezwiązane z duchem sportu i no, nie może być miejsca dla takich osób w profesjonalnym sporcie. A jak myślisz, jakie są szanse na to, że realnie Karjakinowi odbierze się prawo gry w turnieju kandydatów. Jak ty to realnie oceniasz? Na szczęście jest taka instytucja jak Komisja Dyscyplinarna, która jest wybierana nie przez zarząd, nie przez prezydenta, tylko na walnym. Wszystkie te 190 federacji wybierają członków tej komisji. Tam są osoby z wszystkich pięciu kontynentów. I znając te osoby, wiedząc w jaki sposób myślą, w jaki sposób podejmowały decyzje w poprzednich, no może niepodobnych sprawach, ale innych sprawach dyscyplinarnych, no moim zdaniem to decyzja pójdzie w jedną stronę. Natomiast oczywiście no ze strony osób zarządu nie może być żadnych nacisków, ani nawet tak dopytywań, w którą stronę idą decyzją. To też myślę, że ważne jest, żeby przedstawić, bo nie przedstawiliśmy naszym słuchaczom, jak po prostu to wygląda, jeżeli chodzi o indywidualne zmagania zawodników z Rosji i Białorusi, tak, bo zostali wykluczeni ze względu na grę w rozgrywkach drużynowych, ale indywidualnie będą mogli grać, tylko że jest specjalna procedura, która umożliwi im grę pod flagą Międzynarodowej Federacji Szachowej, tak, nie żadnego rosyjskiego komitetu szachowego, jak to chociażby było wcześniej, rosyjskiego komitetu olimpijskiego, na przykład w Igrzyskach Olimpijskich, tak, czy flagi ogólnie krajowej, tylko właśnie Międzynarodowa Federacja Szachowa bez żadnych barw narodowych i to też myślę, że jest ważne do zaakcentowania, że właśnie, bo często mieliśmy takie przykłady w innych sportach w szachach,
że niekoniecznie, że ta gra pod rosyjską federacją jakiegoś konkretnego sportu ostatecznie oznaczała to, że i tak mieli wielką flagę Rosji na piersi i to tak naprawdę to logo było zbliżone do flagi jak Rosji. W Tokio na przykład. Tak, tak, właśnie, jak w Tokio. Jeżeli chodzi o mecze Mistrzostwa Świata w Dubaju też nie pomniałeś, nie grał pod flagą Rosji, tylko Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego i tam faktycznie te barwy były widoczne, a teraz, tak jak wspomniałem, właśnie będą musieli grać pod flagą FIDE, czyli już kompletnie bez żadnych narodowych symboli, na co zresztą już, kiedy jeszcze mieli możliwość, że tak powiem, gry właśnie pod Komitetem Rosyjskim, na to już wielu zawodników chciało grać pod flagą FIDE, co widzieliśmy na Grand Prix, tak? Tak, na Grand Prix się wszyscy zawodnicy zwrócili o to, bo to były jeszcze wcześniejsze rekomendacje MKOL-u, natomiast teraz mają grać pod neutralną flagą, właśnie flagą FIDE, a wcześniej szacha tak samo jak w innych dyscyplinach, zawodnicy bardzo często grali zgodnie z decyzją WADY pod flagą Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego czy Federacji, natomiast właśnie na to, co wspomniałeś, na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio widzieliśmy, w jaki sposób to jest realizowane, czyli nie są teoretycznie pod flagą, a są ubrani w całości, jako strój był tak właściwie ich flagą. Tak, i myślę, że też właśnie ważne jest powiedzieć, jakie stanowisko mają rosyjscy szachiści, bo podczas Grand Prix oni sami odchodzili od gry pod, powiedzmy, narodowymi barwami, tak, barwami narodowych federacji, sami odchodzili pod flagę FIDE, więc to też jest tak, że oni są przeciwni wojnie, co zresztą od razu tak naprawdę jeszcze tego ranka, kiedy dowiedzieliśmy się w ogóle o najeździe Rosji na Ukrainę, chociażby postował na Twitterze Jan Nepomniachtchi, tak, czyli aktualny wicemistrz świata w szachach klasycznych. No tak, tutaj jeżeli chodzi o zawodników indywidualnych, to z jednej strony mamy, nazwijmy to, Lorda Voldemorta szachów, w postaci Karjakina, który nie dość, że nie wiadomo jaka jest jego sytuacja w turnieju kandydatów, to już na pewno organizatorzy prywatnych, komercyjnych turniejów, takich jak Norway Chess, zapowiedzieli, że nie zamierzają go zaprosić do najbliższej edycji turnieju. Norway Chess i London Chess Classic też bardzo ważne, zresztą Malcolm Payne powiedział taki słynny cytat, że szanse na udział Sergeja Karjakina w jego turnieju są pomiędzy 0 a minus 1. To niedużo, to prawda, więc mamy z jednej strony ten czarny charakter Karjakina, ale z drugiej strony mamy, tak jak wspomniałeś, Filipie, zawodników, którzy otwarcie sprzeciwiają się wojnie i wspomniałeś o Nepomniachtchim wcześniej też. Daniel Dubow to też manifestował, Griszczuk też manifestował wspólnie z Dubowem. Zresztą Griszczuk też grał właśnie na FIDE Grand Prix i ja byłem tam, zresztą Łukasz też był na FIDE Grand Prix w Belgradzie, pracowaliśmy tam wspólnie i naprawdę to było niesamowite doświadczenie, jak rozbity mentalnie przyjechał Griszczuk na ten turniej. On dwie pierwsze partie przegrał, ale on nie grał w szachy. W sensie on przestawiał figury, ale w ogóle totalnie nie był zainteresowany grą. Zresztą udało mi się też porozmawiać z Aleksandrem w trakcie tego turnieju i powiedział mi coś takiego, że dopiero na ostatnią, szóstą partię zaczął się przygotowywać. 30 minut poświęcił na przygotowanie, bo tak cały czas obserwuję newsy na Twitterze, w social media i obserwuję, co się dzieje. I to też pokazuje w jakiś sposób, że ta percepcja szachistów rosyjskich no jest inna od tego, co prezentuje Karjakin, czy tam jego znajomy Shipov, czy kilku jeszcze innych osób, ale generalnie większość rosyjskich szachistów, zdecydowana większość, podpisała się i pod listem otwarcie krytykującym wojnę, ale też widać to w ich działaniach. Zresztą u nas... To, Michał, myślę, że warto powiedzieć w szczegółach, bo myślę, że właśnie takich postaw byśmy oczekiwali w ogóle w świecie całego sportu. 50 czołowych rosyjskich szachistów, w tym była mistrzyni świata, aktualny wicemistrz świata. Czy Kostaniuk nie pomniasz? Kostaniuk nie pomniasz. Daniel Dubow, który jest mistrzem świata w szachach szybkich sprzed 2 lat. 50 ze ścisłej rosyjskiej czołówki podpisało się pod listem przeciw wojnie, wysłanym bezpośrednio do prezydenta ich kraju. Więc właśnie takich postaw, jak rozumiem, od sportowców, od istotnych ludzi w Rosji społeczność międzynarodowa oczekuje i ja się bardzo cieszę, że szachiści coś takiego zrobili, chociaż oczywiście wolelibyśmy mieć sytuację, w której nie musieliby zmuszeni czegoś takiego robić. Na pewno jest to duży akt odwagi. Zresztą też pod tym listem podpisała się Alina Kaszyńska, która ma polskie obywatelstwo, jest żoną polskiego arcymistrza Radka Wojtaszka, zresztą też mieszka w Polsce i choć urodziła się w Rosji i
reprezentowała Rosję jeszcze przed wojną. Nie wiadomo, jaka będzie teraz sytuacja. Natomiast no, też się podpisała pod tenisem i ja uważam, że to jest generalnie duży akt odwagi, jak wspomniałeś, że sportowcy bezpośrednio do swojego prezydenta i też często o tym mówią, piszą w social media. To jest moim zdaniem akt odwagi, w szczególności jak popatrzymy na obrazki, co robi władza z osobami, które protestują. Zwłaszcza, że zdecydowana większość tych osób mieszka w Rosji. To nie jest tak, że mieszkają sobie w Szwajcarii gdzieś w Lozannie i z ciepłego fotela się wypowiadają. Tak, dokładnie. A nawet jeżeli właśnie nie mieszkają, no to nadal musimy pamiętać, że często ich rodziny tam przebywają. Tutaj oczywiście właśnie mamy pytanie o Alinę Kaszyńską, która co prawda mieszka w Polsce i też właśnie podpisała ten list otwarty. Mamy pytanie, czy może grać w ogólnych zawodach. No, będzie mogła grać, jeżeli te wszystkie procedury, jeżeli chodzi o pod flagą FIDE. Tak, więc zadawajcie pytania na czacie. Chętnie też Alina ma polskie obywatelstwo. Tak, Alina ma polskie obywatelstwo, więc... Kto wie. Zobaczymy. Natomiast a propos potencjalnych transferów, to jeden transfer mamy w trakcie, prawda? Tak, mamy w trakcie. Też zresztą mamy pytanie, nawet dwa pytania o Aleksandrę Malcewskają, czyli nową zawodniczkę. Aktualną mistrzynię świata do lat 20. Aktualną mistrzynię do lat 20, tak. Dziewczyna ma 19 lat, jeżeli się nie mylę. Jest aktualnie 45 albo 46 w rankingu FIDE. Wśród najlepszych kobiet, więc jeżeli w tym wieku jest się w pierwszej 50 w światowym rankingu, to myślę, to się zdradza potencjał. Tak, to się zdradza potencjał na naprawdę wielkie szachy i te wielkie szachy być może będą się rozgrywać pod polską flagą. Tak, wiemy, że tam dochodziły dwie różne kwestie, co zresztą też Aleksandra w wywiadzie ze mną powiedziała w przeglądzie sportowym, że ma polskie korzenie ze względu na tam jakieś właśnie ojca, jej ojca korzenie oraz też wiemy, że nie najlepiej się dzieje ogólnie w Rosyjskiej Federacji Szachowej i tam właśnie dochodził jeszcze jakiś konflikt wewnętrzny, więc naprawdę... No, Ola była po prostu skonfliktowana z Federacją Rosyjską. Tak. I no właśnie, więc Aleksandra w wieku 19 lat jest drugą najlepszą zawodniczką w Polsce, jeżeli by przeszła. Tak, bo transfer jest w trakcie. Jeżeli chodzi o ranking, tak, transfer jest w trakcie. Jeżeli by dopiął się do końca, to byłaby drugą najlepszą zawodniczką z potencjałem na zdecydowanie pierwszą, tak, bo wyprzedzają Jolanta Zawadzka o jedno miejsce. A też jest najmłodsza, bo to też jest bardzo ważne. Siła wieku. I ogromny potencjał. No pewno zawodniczka progresująca cały czas. Tak. Mając taki ranking w wieku właśnie 19-20 lat, to jest potencjał. Zarówno jeżeli chodzi o rozgrywki indywidualne, bo bardzo wiele z tych zawodniczek, które teraz zdobywają medale mistrzów świata, już seniorek, kiedyś było właśnie mistrzyniami świata do lat 20, ale też z punktu widzenia naszej drużyny kadry polskiej, to bardzo dobry transfer. No tak, to też tak czuję. No, wielkie wzmocnienie kadry i na pewno ta wizja przed naszą damską kadrą wygląda tak dobrze, jak jeszcze kilka lat temu wyglądała nasza kadra, gdzie przywoziliśmy medale z najważniejszych imprez, chociażby... Z Olimpiady Szachowej. Z Olimpiady Szachowej w Baku, tak, jeżeli się nie mylę. Zresztą byłeś tam kierownikiem drużyny, z tego co pamiętam. Tak, Łukasz. To jest niesamowite przeżycie, bo taka to energia, można opowiedzieć o tym właśnie. Taka energia w polskiej reprezentacji była. Tak właściwie w dużej mierze dziewczyny tym wygrywały trochę procent przed meczem. Przychodziły razem, jednolicie ubrane, a przeciwniczki, jak jeszcze mieliśmy wtedy stroje, te same, które były w Rio de Janeiro. Czyli jeżeli pewnie dużo kibiców pamięta takie jaskrawo-pomarańczowe stroje. Oficjalnie to był czerwony, ale jaskrawo-pomarańczowy. Już siedzące cztery nasze zawodniczki z tyłu, tam dwóch trenerów, to ciężko się siada. Ciężko się siada po drugiej stronie szachownicy, jak jest już taka mocno wyglądająca drużyna. Natomiast taki tak zwany team spirit w drużynie był niesamowity. Niesamowity, mimo że oczywiście ogromnego stresu w ostatnich rundach, no ale ten medal historyczny, tylko Chinki nas tam wyprzedziły. No tak, jeszcze właśnie przechodząc do tego, do czego dążyłem, że właśnie mamy Oliwię Kiełbasę, którą gościliśmy u nas w programie, czyli brązową medalistkę Mistrzostw Europy. Będziemy prawdopodobnie mieli teraz Aleksandrę Malcewskają, więc naprawdę ta przyszłość polskich szachów wygląda w wykonaniu damskim, no w wykonaniu męskim może trochę mniej, jeżeli chodzi o całą drużynę, ale w przyszłości myślę, że jeszcze dużo będziemy mogli się cieszyć. Może jakiś transfer? Teraz mogą być różne transfery, opcje transferowe. Warto podkreślić, że przez wiele lat drużyna kobiet robiła znacznie lepsze wyniki. Regularne medale Mistrzostw Europy, srebrny medal olimpijski. Natomiast ostatnie lata to są fantastyczne wyniki męskiej reprezentacji, czyli brązowy medal na Mistrzostwach Świata. No i
o mało co nawet złoty medal olimpijski, ostatecznie czwarte miejsce. Pół punkta tak właściwie zabrakło, ale w ostatnim meczu z Indiami. W ostatnim meczu z Indiami, tak. Z Indiami prowadzonym przez Ananda, no ale fantastyczny turniej w gruzińskim Batumi w 2018 roku, wygrana z Rosją, z Ukrainą, ze Stanami Zjednoczonymi, czyli tak właściwie pokonaliśmy wszystkich najlepszych. No ale no, ostatecznie to jest długi turniej i ostatecznie czwarte miejsce, pół punkta straty. Takie jedna bramka tak właściwie. To, co wspomniałeś ogólnie o transferach, to jest dosyć ciekawy temat, bo trzeba wspomnieć naszym widzom, że transfery w szachach to mimo wszystko jest trochę coś innego niż transfery w piłce nożnej, gdzie jeżeli ktoś zagrał w reprezentacji, to już nie może zmienić obywatelstwa. W szachach jest tak, że wielu zawodników reprezentuje po trzy nacje w swojej karierze. Tak, chociażby... A jakie są przepisy właśnie? Może Łukasz nam przybliżysz, jakie są przepisy? Będziesz wiedział na ten temat. Myślę, że to nie jest kwestia wielu zawodników. Są zawodnicy, którzy kilka razy przechodzili, taki na przykład Sergiej Movsesyan. Aronian teraz, tak? Dla niego teraz to jest druga federacja. Rzeczywiście nie jest tak, że jeżeli zagrał ktoś jeden mecz w drużynie narodowej seniorów, to już nie może zmieniać. Jest możliwość zmiany, natomiast okres karencji jest dwuletnich, no chyba, że federacje się ze sobą dogadają. Aronian nie reprezentował Armenii, Niemiec i teraz Stanów Zjednoczonych? Nie, Armenia i Stany. Armenia, tak? I teraz Stany Zjednoczone. Tak. No dobra, może, ale po prostu chodzi o to, że chociażby reprezentacja Stanów Zjednoczonych jest złożona wcześniej. Niemcy, to, przypuszczam, Arkadi Najdicz. Najpierw reprezentował Niemcy, a potem Azerbejdżan. No to tak, ale są takie przypadki. No sam wspomniany wcześniej Kariakin, bo to też w tej sytuacji warto wspomnieć, tak. Że jest Ukrainiec. Tak? To jest Ukrainiec. 2009 roku. Poczekajcie, posłuchajcie tego jeszcze raz. To jest Ukrainiec. Rozumiecie? To jest Ukrainiec. I teraz przełóżcie wszystko, co powiedzieliśmy, na to, że Kariakin jest Ukraińcem, a w tej chwili bardzo mocno wspiera Putina. Ogólnie chciałem zauważyć, że ten redaktor Zieliński jednak trochę się zna, bo od października 2003 roku do maja 2004 Aronian reprezentował Niemcy. Dobrze. Brawa za redaktora Zielińskiego. Szachy nie umiem grać, ale nadrabiam to. Research zrobił. Tak, tak. Dobrze. Nie, mi się wydawało, że Armenia, ale w sensie, że tylko Armenia, ale no, widzisz. No tak, więc jeżeli mówimy na przykład w kontekście piłki nożnej, teraz dużo śledzimy ekstraklasy, gdzie dużo zawodników właśnie kilku zawodników, którzy właśnie z Rosji, Ukrainy, gdzie rozgrywki są albo sankcjonowane, albo wstrzymane ze względu, na wojny, przechodzą właśnie do polskiej ekstraklasy, to możliwe, że tutaj też będziemy mówić o, może niekoniecznie do polskiej kadry, ale wiem, że temat kilku zmian narodowości przez tych arcymistrzów z Rosji gdzieś tam jest w kularach rozważany. Więc no. Już dwóch arcymistrzów z Rosji się przeniosło, teraz nie pamiętam ich nazwisk, ale na poziomie 2400-2500, czyli takich arcymistrzów trochę słabszych, ale jednak arcymistrzów, już się dwóch zmieniło federacji, już kolejni zgłaszają. Zresztą jeden nawet 2600, Jewgeni, teraz nie pamiętam jego nazwiska, ale przeniósł się do Norwegii. Tak, do Norwegii. Tylko nie pamiętam jego nazwiska. Co wzbudziło bardzo duże zamieszanie w mediach. Tak? Tak. Dlaczego? Generalnie te pierwsze osoby, które będą zmieniać teraz federację z rosyjską na jakąkolwiek inną, no to będą generować w społeczeństwie rosyjskim taki wśród osób, które popierają aktualne działania, negatywne emocje. No tak, i pamiętajmy, że ogólnie w Rosji jest ponad 300 arcymistrzów, jeżeli się nie mylę, i to naprawdę często jest tak, chociażby śledzę na Twitterze z wieloma użytkownikami właśnie zawodników, którzy mają czasami nawet 2700, tak naprawdę nie słyszy się o nich praktycznie w ogóle. Jeżeli ktoś nie śledzi, śledzi tylko tą główną, powiedzmy, arenę zawodu, więc chociażby właśnie transfer do Norwegii, mi się wydaje, że on będzie pierwszej piątce, jeżeli ma 2600, bo... Będzie. Tak, właśnie, bo w Norwegii chyba piąte miejsce dotychczas miał Simon Ekstad, który w ogóle był byłym piłkarzem reprezentacji narodowej w piłkę. W sensie Jewgeni Romanow, sprawdziłem. Właśnie, więc to się wzmocnienie na pewno dla norweskich szachów. Też umiem w research. No to bardzo dobrze, ale to z głowy mówię, że on grał w Niemczech, więc... Dobrze. Nie, tak na poważnie, no to wydaje mi się, że tych transferów będzie więcej. Zresztą bardzo znana streamerka Dina Blanka, którą znamy z Belgradu, też zmieniła federację z rosyjskiej na Izrael już. Więc tych zmian będzie bardzo dużo, moim zdaniem, dlatego że
No, otworzyła się teraz ta furtka. W ogóle jakbyś mógł przybliżyć, Łukaszu, bo to też jest ważne dla naszych widzów. FIDE otworzyło furtkę na skróconą procedurę transferów. Jak to teraz wygląda do innych federacji? Przede wszystkim jest możliwość zmienienia na flagę FIDE, czyli jakby taka deklaracja neutralności. Okay. Oczywiście to dotyczy wyłącznie zawodników indywidualnych, bo tutaj kwestia drużyny nie ma takiej możliwości. Start drużyn jest objęty zakazem do czasu odwołania. Nie wiem, kiedy w ogóle taka możliwość odwołania będzie. Natomiast tutaj przejście pod flagę FIDE jest cała procedura. Ona jest bardzo, bardzo krótka. To jest tak właściwie zgłoszenie się do biura FIDE. Transfer do federacji. Nie jestem pewien całego procesu, w jaki sposób zostało zmienione. Tutaj też musiałbym się researchem. Jest to robione przez jedną z komisji. Okej, okay, to dzięki. Na pewno cieszę, że FIDE upraszcza te procesy, no bo to jest cenne, że federacja, biorąc pod uwagę globalny, no bo to już trzeba nazwać globalnym kryzysem, bo to wszędzie, na cały świat w zasadzie wpływa, to te zmiany są prostsze. Natomiast no, jak wspomnieliśmy, tych transferów myślę, będzie coraz więcej i myślę, że tutaj też warto wspomnieć o postawie prezydenta FIDE, Dworkowicza, który, no, Arkadii Dworkowicz, no, też takie oświadczenie przedstawił, w którym nazwał te działania w Rosji wojną, a co jest ważne, dlatego że generalnie dla naszych widzów istotna informacja to Dworkowicz, czyli aktualny prezydent FIDE, był nie tylko wicepremierem w poprzednim rządzie, też Był wicepremierem w poprzednim rządzie do 2018 roku i tak właściwie jest pierwszym takim, no, byłym wysokiej rangi urzędnikiem w Rosji, który w tak otwarty sposób się wypowiedział przeciwko wojnie. Zarówno Reuters i wszystkie agencje to dalej podawały. Dosłownie następnego dnia został oskarżony o zdradę narodową przez jednego z czołowych polityków partii rządzącej, partii Jedna Rosja. Więc no, też na pewno wiele takich przykładów, czy byłych, czy obecnych polityków, którzy by się w ten sposób wypowiedzieli, na pewno by mogło prowadzić do zakończenia tej sytuacji, która jest wojną na Ukrainie. Jeśli rozmawiamy już o jakichś sferach rządowych w Rosji, to mamy tutaj bardzo ciekawe pytanie, na które myślę, że będziecie w stanie odpowiedzieć. Powiedzcie, co FIDE zamierza zrobić z Karpowem? Tak, który był w rządzie, głosował za... To znaczy jest Dumie. Przede wszystkim. Karpow nie jest w rządzie, jest członkiem Dumy. Tak, to jest jakby Sejm. Odebrano mu tytuł ambasadora szachu. To jest taki tytuł nadawany przez FIDE tak właściwie dożywotnio. Natomiast zostało to odebrane. No i myślę, że dla wielu szachistów to jest bardzo smutna sytuacja, bo na partiach Karpowa praktycznie każdy, kto to cokolwiek robił w szachach, się uczył. Te partie Karpowa są naprawdę fantastyczne. Natomiast z punktu widzenia politycznego, no to jest aktualnie najbardziej zaangażowany polityk, który faktycznie w Dumie Rosyjskiej nie wstrzymał się. Głosował za tymi działaniami, które aktualnie się toczą na Ukrainie. No i to jest na pewno dla społeczności szachowej bardzo, bardzo negatywna rzecz. No, Karpow nie jest zawodnikiem aktywnym, więc tutaj nie można mu zakazać grania, no bo on po prostu nie gra. No tak, myślę, że też w przypadku Karpowa, no to raczej nie spodziewaliśmy się jakiejś innej opcji, tak? Bo przypomnijmy, że jeżeli grał chociażby z Kasparowem, to było tak, że zawsze Kasparow był, powiedzmy, antypaństwowy w czasach jeszcze Związku Radzieckiego, chociażby widać to podczas jednej z partii, nie wiem, czy jakoś w 90. którymś, gdzie Karpow grał pod flagą jeszcze Związku Radzieckiego, kiedy jeszcze Związek Radziecki istniał, a Kasparow grał pod flagą już tej nowej Rosji. Właśnie był zawsze antyrządowy, a Karpow był zawsze opozycjonista. Prorządowy to nawet tak delikatnie powiedziane. To było takie ulubione dziecko systemu tak właściwie. Znaczy, no też myślę, że ogólnie w szachach często jest tak, że zawodnicy, chociaż właśnie w czasach Związku Radzieckiego, ale myślę, że nawet i teraz byli jakby ulubieńcami władzy, tak? Trzeba powiedzieć, że szachy w czasach zimnej wojny czy Związku Radzieckiego ogólnie były machiną propagandy. Tak, że są wciąż narzędziem propagandowym. Nie aż w tym znaczeniu, myślę też, bo to inaczej trochę wygląda teraz, jeżeli chodzi o sytuację też w Rosji z szachami, ale gdzieś tam zawsze te sukcesy
były jakby przedstawiane najchętniej w Rosji. Każde dziecko chciało zostać szachistą i mam taką ciekawą właśnie anegdotę tutaj, bo chociażby przeglądałem archiwa przeglądu sportowego w momencie, w którym Karpow grał z, nie, Spassky grał z Fischerem. I pierwsze relacje, gdy Fischer odmawiał gry tam różnymi, z różnych powodów, ze względu też na chyba zbyt głośne działania kamery czy coś takiego, były bardzo jako pisane jako burżuazyjne zachowania Amerykanina i tak dalej. A im dalej szło to w las z tym, że Fischer zaczął wygrywać w partii, tym bardziej duży artykuł z pierwszej strony zaczął coraz bardziej maleć i gdzieś odchodzić w dalsze strony. Wiemy też, że no, mimo wszystko gdzieś tam ten wpływ władzy na przegląd sportowy w tamtym czasie był ogromny i to jest taka, myślę, alegoria właśnie tego, że zawsze wszystkie szachy były i sukcesy były bardzo wychwalane. Gdzieś jeżeli udało się zdobyć komuś innemu jakieś duże trofeum, a Mistrzostwo Świata udało się tylko Fischerowi zdobyć, który nie był z... No przerwał hegemonię, tak. Tak, przerwał hegemonię, a po nim też od razu była hegemonia Rosjan, tak? Do rozpadu federacji, więc... Tak, no, Związku Radzieckiego. Związku Radzieckiego i też federacji. No potem jeszcze Kremlin był, tak? No to warto podkreślić. Tak, więc myślę, że te szachy gdzieś tam zawsze towarzyszyły Rosji i odcięcie ich pod względem takim, że nie będą mogli reprezentować swojego kraju w rozgrywkach będzie... Jest bardzo ważne. Tak, tak, no to uderzenie takie w tą propagandę jest na pewno silne, bo mówisz, że się zmieniło. Oczywiście, że się zmieniło, bo świat się zmienił. Sposoby, narzędzia wywierania wpływu się zmieniły, natomiast wciąż jest to silne narzędzie, bo no chociażby no, Karjakin jest wykorzystywany w tej chwili w takich celach propagandowych i to się dzieje od dawna. Natomiast Karjakin walczył z Karsenem o Mistrzostwo Świata, to też był no, pokazywany, nawet no, nazywano go rosyjskim ministrem obrony, no bo z uwagi na jego styl gry. No, od 15 lat mamy nierosyjskiego mistrza świata, czyli najpierw Wiszanta Ananda, no a teraz od 2013 roku już 9 lat Carlsen, no będzie 10, tak, bo następny mecz o Mistrzostwo Świata jest zaplanowany w przyszłym roku. Tak, więc ta hegemonia, jeżeli chodzi o stanowisko i tytuł Mistrza Świata trochę odeszła, ale jeżeli spojrzymy globalnie na liczbę arcymistrzów, na liczbę zawodników tam powyżej 2400, to zdecydowanie tutaj Rosja prowadzi, to bezkonkurencyjna jest w stosunku do innych. Jest dominatorem, ale to się zmienia, bo jak wspomnieliśmy, chociażby w Indiach ta produkcja masowa arcymistrzów jest duża i wczoraj akurat czytałem o tym artykuł, nie sprawdziłem źródła, w sensie pod kątem nie sprawdziłem liczb, ale artykuł mniej więcej zawiera taką tezę, że wśród młodych, tych najsilniejszych arcymistrzów, połowa to są połowa jest z Indii i może coś w tym być. Nie jestem pewien, czy na pewno ta liczba, ale widać, że na masową skalę no, wszystko młodzi... jeszcze kilka pokoleń musi minąć, żeby... Tak, ale to się bardzo mocno zmienia, po to wzięli też tą olimpiadę, żeby jeszcze wzmocnić ten przekaz sportowy i myślę, że fajnie jakbyśmy, bo powiedzieliśmy tutaj, Łukasz powiedział o Carlsenie, to myślę, że warto też powiedzieć o dzisiaj rozpoczynającym się, już odchodząc od tego tematu Rosji, o dzisiaj rozpoczynającym się drugim turnieju z serii Champions Chess Tour, Charity Cup, który ma też wspierać właśnie ofiary wojny w Ukrainie, bo trzeba to podkreślić, że Magnus Carlsen bardzo szybko przedstawił też swoje stanowisko na Twitterze potępiające agresję Rosji w Ukrainie i całe wszystkie jego firmy, czyli tam Play Magnus Group, która zrzesza między innymi Champions Chess Tour, czyli taką szachową ligę mistrzów, bym to powiedział, Chess24, czyli bardzo silny portal, który też nas wspiera dzisiaj z grafikami do programu. Generalnie oni dość jasno wyrażają sprzeciw przeciwko wojnie i to ten Charity Cup z UNICEF-em we współpracy, myślę, że takim kolejnym ważnym sygnałem wsparcia dla Ukrainy. I my mamy tutaj ważny akcent, bo w tym turnieju zagra Polak. Początkowo miał to być Radek Wojtaszek, który był u nas gościem w programie, ale ze względu na to, że zachorował na COVID, no to w jego zastępstwie zagra bardzo dobrze znany i lubiany też arcymistrz Jan Krzysztof Duda, najlepszy polski aktualnie zawodnik. No i pytanie, jak oceniacie szansę Janka w tym zaczynającym się dzisiaj Charity Cup? Dlaczego o tym powiedziałem? Dlatego, że dziś w pierwszej partii Janek gra czarnymi z Magnusem Carlsenem. I chociaż już mi powiedział prywatnie, co zagra z Magnusem, ale nie powiem, że Magnus nie dostał informacji. Na pewno nas ogląda, więc Magnus na pewno ogląda, na pewno. Tak, no, mamy tutaj właśnie teraz rozpiskę, wyświetliła się państwu na ekranach. W jakie partie dzisiaj rozgrywa Janek? Właśnie zaczyna od partii z Magnusem Carlsenem. I też zresztą gra w trzeciej partii, chociażby z Richardem Raportem, czyli zwycięzcą Grand Prix FIDE drugiego turnieju ostatni, więc naprawdę ten pierwszy dzień z grupy
grubej rury, że tak powiem. Tak, może spójrzmy sobie na ten line-up dzisiejszy, bo w pierwszej gaczarni z Magnusem, no generalnie to będzie wymagająca partia. Potem ma bardzo znanego i ulubionego w Polsce Dawida Nawarę. Dawid Nawara, czyli kolega klubowy. Janek z Dawidem grali przez kilka sezonów w Vasco Hetman GKS Katowice. Z Richardem Raportem wygrywał w Wikanzi. Akurat obaj Polacy z Raportem sobie bardzo dobrze poradzili, bo też w pierwszej edycji Grand Prix Radek Wojtaszek wygrywał z Raportem, no ale Raport ewidentnie jest na fali. Tak, trzecie miejsce w Wikanzi, teraz wygranie turnieju Grand Prix, no i tutaj ogromne szanse na awans do turnieju pretendentów, do Madrytu. No a czwarta runda też bardzo ciekawa, bo to jest Chinka, wicemistrzyni świata w szachach błyskawicznych z 2020 roku, jeżeli dobrze pamiętam. 19 z Petersburga, więc też bardzo dobra zawodniczka, mimo że oczywiście no Janek to jest ogromnym faworytem w tym starciu. Warto podkreślić, że w tej serii no najsilniejszych turniejów online, czyli Champions Chess Tour, od już kilku edycji są kobiety grają i tutaj będzie grać aktualna mistrzyni świata też, Yuwen Yun. No i myślę, że trzeba mocno trzymać kciuki, bo panie potrafił bardzo mocno namieszać. No tak, w pierwszym turnieju tej edycji, czyli w poprzednim, który rozpoczął się w lutym, jeżeli się nie mylę, jakoś grała Aleksandra Kosteniuk, tak? Też bardzo silna rosyjska szachistka. Mamy pogląd na line-up teraz cały. No, oczywiście jest Magnus Carlsen, Dinklirén. No a propos Dinklirena, to cię zapytam od razu. Jakie jest szansa na to, że Dinklirén w przypadku, powiedzmy, że Karekin jest dyskwalifikowany odebrano mu prawo do gry w kandydatach, jaka jest szansa, że Dinklirén zagra, bo o to pół Twittera się domaga? No to jest bardzo prosta odpowiedź. To wynika z regulaminu i jest to na wolne miejsce albo przy rezygnacji do wolnego zawodniku wchodzi zawodnik z najwyższym rankingiem na 1 maja 2022. Dinklirén. Tak, i myślę, że też to jest sprawiedliwe pod tym względem, że nie mógł z przyczyn wizowych, jeżeli się nie mylę, tak, zagrać w FIDE Grand Prix, który był no, jednym z faworytów. Główny faworytem, najwyższy ranking, więc myślę, że w przypadku dyskwalifikacji Karjakina, o którym wszyscy tutaj chcemy, zastąpienie go Irenem będzie bardzo uczciwe. Po prostu tak. Nie dość, że nie mógł grać, to ma najwyższy ranking, grał w poprzednim, tak, tam też, no generalnie wiele wskazuje na to, że fajnie byłoby dać tę przestrzeń. Natomiast wrócę do mojego pytania a propos tego, jaką liczbę punktów dzisiaj obstawiacie Janka w tych czterech partiach, bo przypomnijmy, w pierwszej gra z Carlsenem czarnymi, w drugiej gra z Nawarą białymi, w trzeciej czarnymi z Raportem i w czwartej z, nie pamiętam imię, nazwiska tej zawodniczki. Li Tingzhi. To jeszcze raz myśl powtórzę. Li Tingzhi. Dobra, nie będę powtarzał, bo się połamie język i ktoś będzie mnie klipował, ale mam cztery partie. Filipie, zaczynasz. Ja bym powiedział, że 2,5 punktu zdobędzie Janek, zwycięstwa z Czechem i Chinką. I jeden z remisów, bo wiemy, że też tutaj te szachy w wydaniu bardziej nowoczesnym, gdzie za remis jest jeden punkt, za zwycięstwo są trzy punkty, mimo wszystko opierają się na tej grze na wynik, tak? Mniej odejście trochę od tej szachowej charakterystyki remisów. I właśnie zagranie za pełną stawkę, więc myślę, że Janek z pełną stawkę umie grać, co zresztą też pokażemy w jednej z grafik, gdzie opracowano specjalny ranking tego, jak agresywnie gra dany zawodnik, więc myślę, że tutaj obstawiałbym 2,5 punktu, tak. No Filip się opiera na statystykach, więc pewnie ma... 2,5 punktu w sensie w czterech partii. Tak, ale w sensie jeszcze właśnie powiedziałem o tym, że liczy się inaczej tutaj punkty, a powiedziałem jeszcze starą techniką, tak? Czyli pół punktu za... dwa zwycięstwa, jeden remis. Jedna porażka. Tak, no bo w tej... A ty, Łukasz? Ja wiem, że Janek jest bezpośrednio po owocnym zgrupowaniu, w sumie dwóch, tak? Najpierw Rzymanowi Zdroju, potem w Spale, więc na pewno jest w tak zwanym gazie. Obstawiam trzy zwycięstwa dzisiaj. Znaczy trzy punkty, może tak, trzy punkty. Trzy czterech. Dwie wygrane, dwa remisy. No warto na pewno oglądać dzisiaj. Czyli 8 z 12, takie nawet się stałem. No to co zależy... Zatrzymasz zwycięstwo. 8 albo 9, tak? A, okej, okay, bo albo trzy zwycięstwa, tak, jedna porażka, albo dwa zwycięstwa, dwa remisy. A jeżeli wygra pierwszą z Carlsenem, to już nieważne, co dalej. Nie, ja obstawiam, że będą dwa zwycięstwa i dwa remisy. Czyli tak samo w sumie. Tak. I obstawiam, że te remisy będą z Raportem i z Carlsenem i wygra z Dawidem. No to bardzo trudne zadanie. W sensie obstawiam, że
właśnie jeżeli Janek tej pierwszej partii nie przegra z Magnusem, to zagra bardzo dobry dzień, bo uważam, że ta partia pierwsza może być kluczowa. Ja wiem, że często się mówi, że szybko stracona bramka boli w meczu piłki nożnej i że ona przesądzi o całym meczu, ale to tak naprawdę tak jest, że jak grasz z najsilniejszym zawodnikiem, nie tylko w tym turnieju, ale ogólnie na świecie, z Magnusem, który zawsze wybiera presję białymi, który choćby pozycja była totalnie remisowa według silników, to i tak on będzie ją napierał, to tutaj myślę, że od tej pierwszej partii naprawdę dużo zależy. Jak wygrał z kimkolwiek innym, takich bym rzeczy nie powiedział, ale tutaj akurat to ma znaczenie i myślę, że to taki wynik byłby realistyczny. I też trzeba powiedzieć, że Janek dobrze je czuje w tym formacie, tak? To są szachy szybkie, w których Janek w zeszłej edycji był w tym wąskim finale ostatecznym, zajął tam co prawda słabsze miejsca, to też ze względu na to, że nie był przez cały turniej tak chętnie zapraszany jak chociażby inni zawodnicy, tak, bo ten turniej opiera się w znacznej mierze na zaproszeniach od organizatorów, więc myślę, że jeżeli tutaj już Janek przez zeszły rok bardzo ugruntował swoją pozycję w czołówce światowej szachów i chociażby tutaj tak jak zastępstwo Radka trochę szczęśliwe, więc myślę, że naprawdę Janek pokaże się z dobrej strony i będzie wysoko i znowu będziemy mogli się cieszyć jego występami w tym turnieju, tak jak zresztą. No oby. Ja poproszę teraz jeszcze, żebyśmy zobaczyli sobie na tabelę po pierwszym turnieju Champions Chess Tour, bo był pierwszy turniej, w którym zresztą Janek też grał. Tam nie do końca mu poszło, ale tak jak mówisz... Co jest ważne? Jaki jest cel zawodników w tym top 16? Co trzeba osiągnąć? To trzeba powiedzieć. To znaczy? No wejść do pierwszej ósemki, tak? A, w sensie, no, żeby grać dalej. Tak, i tutaj mamy klasyfikację po pierwszym etapie cyklu. I to, co jest ważne, to jak widzicie teraz widzowie nasi tą grafikę, to zobaczcie, że Janek tam zakończył pierwszy turniej na 13 miejscu. I tam jest takie coś jak Tour Rating, ma 2700 punktów. Co jest ważne, to nie jest oficjalny ranking FIDowski, tylko to jest specjalny system rankingowy przygotowany przez firmę tylko na potrzeby tego turu. I tam jest też taki FCE... Fighting Chance Index. Tak, Fighting Chance Index, który pokazuje, jak walecznym jest zawodnikiem. I zobaczcie, proszę, że Janek ma tam 77%, jeśli dobrze widzę na grafice. 77%. Tak, to jest potężne. To ma większy niż Magnusa Carlsena. Ma większy niż Magnusa Carlsena ten współczynnik walki, więc to jest tutaj ważne, żeby podkreślić, że Janek jest często zapraszany do tych dużych turniejów i też zyskał takie miano, uznanie w międzynarodowych szachach, takiego walecznego, nastawionego na zwycięstwo. Zresztą tak Magnus Carlsen go kiedyś opisywał, że to jest zawodnik, który nie gra na remis. To jest bardzo ważne, to jest komplement z mistrza świata, bo większość zawodników, jak gra z Magnusem, no to chciałby po prostu zremisować się do domu, ale no takim mindsetem się nie zdobywa tytułu mistrza świata. To jest coś, co Magnus powiedział te dwa lata temu, kiedy wygrywał oba tytuły mistrza świata w szachach błyskawicznych i w szachach szybkich, zapytany przez dziennikarza, jak to jest możliwe, że grając z całą czołówką wygrywasz, to właśnie była odpowiedź taka, że oni tu przyjechali po dobre miejsca, ja przyjechałem wygrać. No i tutaj, no jak w większości dyscyplin sportowych, jak masz cel, żeby wygrać, no to zawsze zajmiesz wyższe miejsce. A ja z takiej ciekawostek, to jeszcze przemycę, to jest taka insiderska właśnie z FIDE Grand Prix, bo właśnie rozmawiałem też z Anishem Giri, który jest generalnie w środowisku szachowym postrzegany jako gość od remisu. W sensie taką ma łatkę przepisaną, tak. Prawda? Natomiast jak z nim rozmawiałem prywatnie właśnie tak już po jego partii Fidek Napi, to powiedział, że jego celem aktualnym jest zostać mistrzem świata. I to się zmieniło, bo on kiedyś w wywiadach mówił, że on chce po prostu zagrać dobre partie, że remis też jest okej, że najważniejszy jest progres i tak dalej. Czyli takie nastawienie pod tytułem... Skracając trochę myśl, jada po dobre miejsce, czyli jak najwięcej dobrych miejsc. A teraz on ma taki moment, że chce zostać mistrzem świata. I to było też, co ciekawe, widać właśnie podczas tego FIDE Grand Prix, które za chwilę sobie do którego przejdziemy, że taki Anish, który jest postrzegany jako remisant po prostu w szachach, jeden z największych remisantów w ostatnich 10 latach, no to jednak to właśnie pokazuje, że te wypowiedzi Magnusa mogą też działać na innych zawodników, że on im też pokazuje jakąś ścieżkę, że jeżeli chcesz zostać mistrzem świata, to nie możesz się bać gry na zwycięstwo. No myślę, że też zauważył, że ta szansa, no może największa, jaką miał dotychczas podczas poprzedniego turnieju kandydatów w Jekaterynburgu, jeżeli się nie mylę, że ta szansa trochę mu uciekła, tak, bo w zeszłym roku właśnie tuż przed tym turniejem, od początku roku zresztą też, co pokazywał w zawodach Champions Chess Tour tych internetowych, gdzie była pandemia, nie można było grać stacjonarnie, pokazywał, że jest w dobrej formie, że stać go naprawdę na dobry wynik i tam gonił czołówkę, żeby właśnie zostać tym najlepszym kandydatem, czyli walczyć o mistrzostwo świata. Ostatecznie mu się nie udało, ale niewykluczony, że jeszcze będzie miał okazję do tego. Natomiast pewnie najbliższą szansę będzie mieć dopiero w następnym cyklu, tak. Bo teraz już szans na awans do turnieju kandydatów wtedy... nie ma, czyli wtedy będzie Anish? Mieć Anish. Czemu nie ma? Jeżeli wygra ostatni, to wchodzi. Jesteś pewien? Tak.
Możemy zobaczyć nawet grafikę? Tak, zobaczmy grafikę, tabelę, nie tą tabelę po dwóch turniejach. Grand Prix. O, tak. Właśnie to. Aniż Gili ma 7, jeżeli wygrywa, dostaje plus 13, ma to samo co raport. Musiałoby się zdarzyć wtedy sporo, chociażby z Nakamurą. Właśnie nie, Gili wygrywa i nie, na drugim miejscu nie jest Naka i przechodzi. No, tak, no tak, to bardzo duża szansa masz. Mamy matematyczne szanse. Sama kwestia wygrania Grand Prix, no, przypuszczam, że Filip ma jakieś te szanse procentowe. Myślę, że te szanse procentowe... W sensie, jeżeli chodzi o szanse raporta, to jest 99%, 99%, prawie 100%, ale też wiemy, że awansują dwie osoby, tak? Czyli jeszcze jedno miejsce. Na pewno to, co jest istotne, to w ostatnim turnieju, który za chwilę się zaczyna, już wkrótce, to Nakamura i Aronian grają w tej samej grupie, czyli jeden z nich na pewno odpada. Okej, ale jakbyśmy przeliczyli to na procenty, no to jest jakieś poniżej 20, domyślam się. U Girego tak, o końcach 20, no, 20. Tak. Ale to też jest tak, że tylko tak naprawdę raport ma 99, a reszta ma tam w okolicach, no okej, Naka ma 60 parę, tak. Ale reszta ma poniżej 50. Więc z tego, co pamiętam, a nie chcę teraz przestrzelić, ale jest taki profil na Twitterze Chess by the Numbers i oni to obliczyli i Giri chyba był na 5. miejscu pod kątem szans, więc wcale bym nie odbierał, biorąc pod uwagę, że ma... Nie, ja mu nie odbieram, tylko powiedzieli, że ma bardzo duże szanse na Okej, okay. Chociaż na pewno byśmy tego zawodnika chcieli zobaczyć w turnieju pretendentów. Zarówno, myślę, ciekawy styl gry i też no, taki zawodnik, który też na... Na konferencjach prasowych i na Twitterze potrafi zabłysnąć. Tak, lubi z Magnusem Carlsenem troszeczkę się poprztykać na Twitterze i też myślę, to jest coś takiego ciekawego, co kibice lubią. Powinniśmy wytłumaczyć w sumie, bo nie wytłumaczyliśmy widzą konkretnie. Ta tabelka, która pokazywaliśmy przed chwilą, to była klasyfikacja generalna po dwóch zawodach FIDE Grand Prix. Jeszcze będzie jeden turniej, z którego właśnie, wyświetliła nam się aktualnie na ekranach, z którego dwóch najlepszych zawodników awansuje do turnieju kandydatów. Tegorocznego turnieju kandydatów, o którym tak często wspominamy, ze względu na udział w nim Jana Krzysztofa Dudy, tak, pierwszy historyczny występ w ogóle jakiegokolwiek Polaka w turnieju kandydatów, reprezentanta Polski w turnieju kandydatów. I jeszcze będzie jeden turniej w Berlinie, który wyłoni nam dwóch zawodników. Mamy też pytanie, kiedy turniej kandydatów się odbywa. Mówiliśmy, że to odbywa się przełom czerwca w Madrycie. I lipca w Madrycie. Będzie to bardzo gorąco, więc zawodnicy też muszą pod tym kątem się przygotować na pewno do samych zawodów. Tak, tak. No Podobnie jak w Indiach. Też w Indiach to Olimpiada. Może być jedna z najtrudniejszych warunków atmosferycznych, co też ma przełożenie, bo to nie do końca jest tak, że no, przyjdzie zawodnik na salę, zagra sobie w szachy i te czynniki zewnętrzne nie mają znaczenia. Dobry sen, dieta, temperatura zewnętrzna, przygotowanie fizyczne, co na przykład jest bardzo dużą siłą u Jana Krzysztofa Dudy, mają ogromne znaczenie, zwłaszcza w tych partiach na najwyższym poziomie, zwłaszcza w ostatnich rundach, gdzie już to jest decydujące. Tak, a propos Jana Krzysztofa Dudy to i turnieju kandydatów, to też chciałbym zwrócić uwagę na to, że podoba mi się to, że ten stopień profesjonalizacji przygotowania do turnieju jest naprawdę na wysokim poziomie stoi. To jest cały czas podwyższane i zarówno trener Kamil Mito, sekundant główny, który pracuje z Jasiem, jak i menedżer Adam Dzwonkowski wykonują dużą pracę, żeby Janek miał jak najlepsze warunki, bo wspominałeś o tych dwóch zgrupowaniach, które miał teraz gra Champions Czestura, ale generalnie widać w tym jakiś pomysł. Zobaczymy wyniki oczywiście na przełomie czerwca i lipca, ale generalnie podoba mi się droga, bo inni pretendenci z wyjątkiem Firuji, który też tak się trochę wyciął ze świata szachowego po zdobyciu, po zwycięstwie w Grand Swissie i zdobyciu słota do którym kandydatów, to reszta tak po prostu tu zagra, tu nie zagra, to jakby nie do końca jest jasne, jaki jest plan. A w przypadku Janka wydaje mi się, że ten plan jest jasny. I mi się wydaje, że mimo, że Janek nie będzie faworytem, trzeba to podkreślić, nie będzie faworytem do zwycięstwa, to ja bym go stawił w takiej roli czarnego konia, w szczególności, jeżeli by dobrze zaczął. Nie wiem, jakie... A w ogóle wiesz może, bo to mnie teraz zastanawia, Łukaszu, kiedy jest losowanie kolorów i tak dalej, w sensie, bo kojarzenie jest bardzo ważne w turnieju kandydatów, kiedy grasz białymi z kim i tak dalej. Nie wiem. To z regulaminu na pewno wprost wynika. Natomiast myślę, że warto podkreślić do tego, co powiedziałeś. Wokół Janka to jest już cały zespół pracujący. Są zajęcia z psychologiem, trener przygotowania fizycznego, więc na te wszystkie aspekty, które są pozaszachowe, też jest kładziony nacisk. To, co już dobre kilka lat temu się mówiło o Małyszu, tak? Czyli że doktory są dookoła Małysza, to tutaj wokół Janka też są osoby, już też
z własnymi bardzo dużymi osiągnięciami w świecie sportu. No i taki zespół na pewno ma szansę dowieść dobry wynik, aczkolwiek na pewno ciężko jest strasznie wskazać faworyta w turnieju kandydatu, bo tutaj to jest bardzo specyficzny turniej i też bardzo długi turniej. Mhm. Więc tutaj dobrze zacząć, żeby coś już weszło w przygotowanie, czy żeby po prostu mieć szczęście w jakiejś partii, bo to też się przecież zdarza. Tak, mówiłeś o przygotowaniu, to jeszcze chciałem podkreślić ważną rzecz, bo mówiliśmy dużo o raporcie, który zagrał bardzo dobry turniej w Belgradzie, wygrał go naprawdę na super poziomie. Mówiłeś o tym przygotowaniu i też rzadko się mówi, ale na przykład właśnie Richard Rapport bardzo fajnie to podkreślił w swojej wypowiedzi po zakończeniu turnieju w Belgradzie, jak ważną rolę odgrywa jego żona w życiu szachisty. Jakbyśmy mogli teraz włączyć wideo, to zobaczycie, co powiedział właśnie Richard Rapport w wywiadzie po partii. I have no idea yet. Of course, I also like, I would like to thank my wife, of course, and because basically, you know, like I didn't really have a big team of people. Of course, some friends were writing to me throughout the tournament, but she was there with me from step one, basically, and already for a very, very long time. And finally, you know, we did it. So, you know, yes, so I guess I will celebrate with her. And yeah, we'll see. Tak, to była krótka wypowiedź, fragment wypowiedzi wywiadu, który miałem przyjemność przeprowadzić podczas FIDE Grand Prix ze zwycięzcą FIDE Grand Prix w Belgradzie, Richardem Rapportem. I to, co mi się bardzo podobało w tej wypowiedzi, tak podkreślał rolę żony, która, ja to obserwowałem na co dzień, ona była na każdej partii, przychodziła przed partią, się czule żegnali przy windzie. To było niesamowite, bo obserwować to przez 16 dni, praktycznie każdego dnia, dzień w dzień, to pokazywało też tą rolę. I zresztą wspominałeś o wzmacnianiu roli kobiet w ogóle w szachach. Ja nie mówię tylko o takim wsparciu, bycie wsparciem jako żona zawodnika, ale też o wzmacnianiu roli kobiet. Mi też jest to bardzo bliskie. Zresztą Richard właśnie wczoraj na Twitterze, on postuje raz na dwa miesiące, ale akurat wczoraj zapostował, że bardzo się cieszy, że dwie zawodniczki zagrają w turze u Magnusa Carlsena, bo potrzebujemy wzmacniać rolę kobiet. I mi się wydaje, że właśnie w tych różnych, że w szachach kiedyś jeszcze w ubiegłym stuleciu panowało takie przekonanie, że szachy to jest tylko sport męski, no i obiektywnie zdominowany przez mężczyzn, ale to się zmienia. I w tym roku mamy też w ogóle rok kobiet w szachach ogłoszony przez FIDE. Tak. I tak się zastanawiam, z twojej perspektywy, jako przedstawiciela też władz FIDE, jakie widzisz szanse na to, że będziemy mieli kolejną Judith Polgar, czyli najlepszą szachistkę wszechczasów? Jaka jest szansa na to, że będzie taka kolejna? Jaka jest szansa na to, że powalczy o tytuł mistrza świata w kategorii Open? Jaka jest szansa na to, że to będzie Polka? Ojej, dużo trudnych pytań. Wśród Polek mamy kilka bardzo, bardzo dużych talentów, jeżeli chodzi o najmłodsze zawodniczki. No tutaj pierwsza, która mi przychodzi do głowy, to oczywiście Wiktoria Śmietańska z Wrocławia, która już regularnie gra w tych wyższych grupach wiekowych, bo w swojej grupie po prostu nie ma sensu, żeby dominowała. Tak. Natomiast myślę, że to jest bardzo istotne, żeby powiedzieć, ile kobiet gra w szachy. Wśród wszystkich zawodniczek, którzy mają ranking, to jest około 12%. Więc jak mamy ten taki spód piramidy osób, które zaczynają grać, no to jest znacznie ciężej, żeby mieć więcej dobrych osób, więcej osób w czołowej setce na przykład, tak? A jak musisz najpierw wejść do tej pierwszej setki, pięćdziesiątki, dwudziestki, żeby mieć oczywiście szansę rywalizacji. Przez ostatnie lata się troszeczkę zmienił też system walki o Mistrzostwo Świata kobiet. Jest znacznie więcej pieniędzy, więc dla wielu zawodniczek, które gdzieś tam mają, powiedzmy 20-21 lat i decydują, w którą stronę idą. Tak? Już jest arcymistrzynią zawodniczka, ale się zastanawia, jak będę tylko grać w szachy, no to do jakiego też stopnia gdzieś tam finansowo, co mogę osiągnąć. Na pewno teraz jest ta motywacja znacznie większa. Pula nagród w Mistrzostwa Świata Kobiet 2,5 razy została zwiększona z 200 tysięcy euro do 500 000 euro, więc no już jest o co grać. Też jest dosyć dużo turniejów typu na przykład Grand Prix, gdzie doszły dodatkowe środki, natomiast na pewno muszą być lata, bo to nie jest tak, że chociażby zwiększymy pulę nagród, czy damy lepsze warunki, nagle zawodniczka z 2450 zostanie zawodniczką 2750. Natomiast myślę, że też dużą rolę miał sam serial Queen's Gambit. Gambit Królowej. Właśnie dokładnie. Na Netflixie.
na Netflixie, tak, gdzie właśnie też było pokazana ta sytuacja sprzed wielu lat, gdzie kobiet naprawdę w szachach było bardzo, bardzo mało. No a też ten serial tak uświadomił wielu rodzicom, że to nie do końca jest tak, że tam nasz syn pójdzie na szachy, a córka na jakieś tam zajęcia muzyczne, tylko faktycznie dziewczynki mogą grać w szachy i bardzo dobrze sobie w szachy radzą. Ale tutaj ten Champions Chess Tour też pokazuje jedną ważną rzecz. No, żeby być w ścisłej czołówce i tak jak zapytałeś, walczyć o Mistrzostwo Świata, no to trzeba grać z najlepszymi. I właśnie to robiła Judith Polgar. Judith Polgar, najlepsza szachistka w historii, nigdy nie była mistrzynią świata. Bo gdzieś ten plan jej ojca, jej rodziców był taki, żeby ona od razu grała tak właściwie cały czas w najsilniejszych turniejach, czyli no w tamtych czasach oczywiście to były turnieje męskie. No i doszła do tego poziomu, ten numer 7 światowych list, wygrana z Kasparowem. No co się, no Kasparow nie przegrał z żadną inną kobietą w tej swojej zawodowej karierze. Więc myślę, że szanse są spore. Natomiast kiedy do tego dojdzie, to ciężko powiedzieć. Aktualnie najlepsze zawodniczki mają około 200 punktów rankingowych, niższy ranking niż Carlsen, tak? Czyli Hui Fang, która w ogóle bardzo mało gra, która się poświęciła studiom na Oxfordzie, Goriechkina i Yuwen Jung, które są zawodniczkami tam 2600, 2650. Tak, tak. Znaczy ja myślę, że to co powiedziałeś, jest bardzo ważne. Powiedziałeś też o tej statystyce, że mniej więcej 12% jest zawodniczek w całej puli, player poolu Open. I to jest ważne, bo też przeprowadzono takie badania w Indii, które wykazały, że uśredniając, to nie jest kwestia tego, że nie wiem, że kobiety czy dziewczynki, jakie są małe, że są mniej predysponowane, czy mają mniej talentu szachowego, czy coś takiego, tylko tak jak wspomniałeś, to jest kwestia, że różnice w poziomie gry w szachy pomiędzy mężczyznami a kobietami nie zależą od jakiejś predyspozycji czy talentu, tylko od tego, że mniej zaczyna po prostu grać w szachy. I to poprzez Champions Chess Tour, czy tak jak wspomnieliśmy, Rok Kobiet w Szachach, ogłoszony przez FIDE, można to powoli, krok po kroku zmieniać, bo tak, ja się z tą zgadzam, że to się nie wydarzy z dnia na dzień, ale w skali na przykład 10 czy 20 lat to ten trend można zdecydowanie zmienić, bo jeżeli zmienisz na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, pokażesz ten serial Gambit Królowej, rodzice zaczną sobie uświadamiać, że okej, te dziewczynki też mogą grać w szachy i teraz 5, 6, 7, 8-letnie dziewczynki zaczną grać w szachy, to za 10-15 lat zobaczysz efekt tego. Tak, to jest też po prostu myślę kwestia statystyki. Jeżeli na brazylijskich plażach mamy setki tysięcy dzieciaków, którzy biegają za piłką, no to pośród nich naprawdę łatwiej jest znaleźć takie super talenty niż w jakimś innym kraju, gdzie tych dzieci by grało na przykład 1000. No to wiadomo, że najlepszy z 1000 będzie słabszy, no musi być słabszy niż najlepszy ze 100 tysięcy. No też podobnie jest z zawodnikami ogólnie federacjami szachowymi z Afryki. Tak też tych zawodników czarnoskórych jest mniej, jeżeli chodzi o setkę FIDE ogólnie, najwyższe miejsce. I też właśnie to wynika z tego, że po prostu mniej zaczyna grać, ale tutaj trzeba pochwalić właśnie to, co robi FIDE, bo zauważyłem, że coraz bardziej właśnie wydaje mi się, że w tą Afrykę jest inwestowane, chociażby widać to też na profilach społecznościowych FIDE, gdzie cały czas są te chociażby rozgrywki z Kenii chyba, jeżeli się nie mylę. Też będziesz lepiej na pewno wiedział, bo Arkady Dworkowicz zresztą był w jednym z krajów afrykańskich niedawno też. Tak, w Kenii, nawet w obozie dla uchodźców, razem z prowadzącą ten projekt Daną Reznie-Ceozola, czyli w ogóle było minister finansów Łotwy, gdzie prowadzimy dużo projektów takich społecznych. Niekoniecznie chodzi o to, żeby osoby zostały arcymistrzami, ale żeby miały możliwość rozwinięcia się właśnie poprzez szachy. I tutaj właśnie w Kenii jedną z rzeczy właśnie był szach w obozie dla uchodźców. Jest cały sprzęt zapewniony, są opłacani lokalni trenerzy i projekt już trwa od ponad roku. Z taki inny projektu na przykład były mistrzostwa wśród więźniów, gdzie dla więźniów z całego świata, bo też łączyli się, grali przez internet pod koniec zeszłego roku, była to możliwość zobaczenia pewnego celu w życiu, które bardzo często ta codzienność jest dosyć monotonna. No tutaj uczestniczyli w międzynarodowym dużym projekcie i też tutaj głównymi siłami organizującymi ten projekt był więziennictwo ze Stanów Zjednoczonych i z Rosji. Więc też ta współpraca była wtedy bardzo, bardzo duża. No też ogólnie szachy są jedną z rozrywek więziennych, nie ukrywamy. Tak, jak się zdarza.
Słuchajcie, panowie, ponieważ nasz czas się zbliża. Odnośnie do końca, kobiet, jeszcze jedno, tak? Jeszcze jedno zdanie, bo w ramach roku kobiet w szachach jest pokazywanych dużo pań, które nie zostały mistrzyniami świata, ale na przykład grały do jakiegoś okresu, powiedzmy, studiów i potem dzięki takiej karierze dwutorowej osiągały bardzo duże wyniki, czy w biznesie, czy w jakichś innych dziedzinach. I już Komisja Kobiet w Szachach zaczęła takie nagrania wideo tworzyć, właśnie gdzie te osoby mówią, jak te szachy, te umiejętności wyniesione z szachów przydały się w dalszym życiu. Więc to myślę, że jest taka też bardzo istotna rzecz. Dla rodziców, którzy też nas oglądają, się na przykład zastanawiają, zapisać to dziecko na szachy czy nie. To niekoniecznie jest celem to, żeby ktoś został arcymistrzem, no bo nie każdy zostanie arcymistrzem, ale umiejętności analizowania, umiejętności skupienia się na partii, czy też podjęcia decyzji w ograniczonym czasie, bo tutaj zawsze ten tak zwany deadline, tak? To są takie umiejętności, które każde dziecko z tych szachów wyniesie i na pewno warto na szachy dziecko przeprowadzić. Wszystko jedno, czy to jest chłopczyk, czy dziewczynka. Tak, pomoc z szachów w drodze uniwersyteckiej też widać chociażby u Dariusza Świercza, czy jednego z najlepszych szachistów polskich. Urodzonych w Polsce. Urodzonych w Polsce, właśnie. Którzy też tam były jakieś porównania do Kasparowa na początku swojej kariery. Na pewno zawodnik, który sporo w tych szachach mimo wszystko osiągnął, ale jakby je zostawił gdzieś tam na uboczu właśnie, żeby kontynuować w Stanach Zjednoczonych drogę uniwersytecką, Potem wrócił do zawodowo do szachów, ale już reprezentując Stany. No, Darek Świercz oczywiście fantastyczny zawodnik, mistrz świata do lat 18, do lat 20. Natomiast dzięki temu, że osiągnął pewien poziom sportowy, to dostał propozycję z uczelni amerykańskiej, aby po prostu kontynuować swoją edukację tam. I to nie jest jedyny polski zawodnik. Są inni polscy zawodnicy, którzy dzięki szachom dostali propozycje właśnie z uczelni amerykańskich. Na wielu uczelniach amerykańskich są programy takie, jakie gdzieś kojarzę, na przykład z NBA, tak? No przy zachowaniu proporcji oczywiście, ale są programy szachowe na uczelniach, czyli jest osobny budżet, żeby ściągnąć dobrych zawodników. I ci zawodnicy mają zapewnione studiowanie, a jednocześnie uczestniczą w projekcie, w drużynie szachowej. Na uczelni i z rozrywkach akademickich, które są bardzo mocno rozwinięte w Stanach. Tak, jeszcze ostatni temat, który chciałem dzisiaj z wami omówić, to jest powrót na krawę podwórko, bo całkiem niedawno zakończyła się Ekstraliga w szachach szybkich i zwyciężyła Gwiazda Bydgoszcz. Na drugim miejscu był Stilun Gorzów, na trzecim twój GKS Katowice, bo ty jesteś prezesem klubu GKS Katowice, więc warto wspomnieć o tym. Na czwartym Polonia Wrocław. Jakie są twoje odczucia po tej Ekstralidze? Bo to była pierwsza chyba historycznie Ekstraliga w szachach szybkich, jeżeli się nie mylę. W tym formacie tak. Wcześniej były Mistrzostwa Polski w szachach szybkich, indywidualne, drużynowe. Tak. Natomiast ta formuła nam się bardzo, bardzo podobała. Można podkreślić, że finały grane na deskach Filharmonii Pomorskiej z kibicami, więc też w takim stylu trochę jak z dawnych lat, bo kiedyś właśnie na deskach jakichś teatrów wielkich zawodnicy grali. Natomiast tutaj to co ciekawe, to myślę, że też system pucharowy, jeżeli chodzi o te miejsca 1-8. No, tym razem dla nas trzecie miejsce, oczywiście wielkie gratulacje dla zawodników z Bydgoszczy, Gwiazda Bydgoszcz, która wygrała swoje pierwsze mistrzostwo Polski. No, my w meczu o trzecie miejsce wygraliśmy z aktualnymi mistrzami Polski. W szachach klasycznych. W szachach klasycznych, tak, czyli w tych dłuższych partiach z Polonią Wrocław. Natomiast wszystkie mecze były bardzo zacięte. No i mam nadzieję, że to zostanie na kolejne lata i przypuszczam, że tak będzie, no bo już pewne rozmowy trwają. No i też, co ważne, zawody z pulą nagród, z poważnym sponsorem, więc też zawodnicy nie przyjechali tylko pograć w szachy, ale też wyjechali bogatsi. Tak. Nie tylko o doświadczenia. No tak, no ogólnie trzeba tą zawody uznać jako sukces, szczególnie, że to pierwsza edycja już była relacjonowana w telewizji internetowej, na YouTubie też było dużo transmisji. Tak jak wspomniałeś, że bardzo wyrównany poziom, to trzeba zauważyć, bo chociażby arcymistrz Radek Wojtaszek, jak rozmawiałem z nim po ćwierćfinałach, to mówił, że no,
Nie powiem ci teraz, na jakie miejsce, na którym miejscu będziemy jutro, bo naprawdę te wszystkie cztery drużyny są bardzo wyrównane. I to było widać na szachownicy, że tam tak naprawdę każdy mógł wygrać z każdym, szczególnie ta rywalizacja drużynowa też, jeżeli ktoś ją ogląda właśnie w telewizji, to myślę, że to też jest ciekawe bardzo doświadczenie, tak, bo mamy dużo partii naraz. Liczą się małe punkty, liczą się kto z kim wygrał na kilku szachownicach, więc to też taka jakaś współpraca, fajnie się to na pewno ogląda i też na żywo się fajnie oglądało, tak jak wspomniałeś właśnie w Filharmonii Pomorskiej, gdzie naprawdę ten taki podniosły klimat szachów wrócił. Tak. Jak za dawnych lat. Ale nie wiem, czy w trakcie poprzednich programów mówiliście o tym, jak wyglądają szachy drużynowe, bo liczą się punkty meczowe. Czyli nieważne, czy wygramy 4-0, czy 2,5 do 1,5, więc jest bardzo istotne, żeby kontrolować to, co się dzieje na innych szachownicach. I czasami nawet mamy sytuację taką, że no, czujemy, że mamy przewagę, no ale patrzymy, że już tutaj kolega wygrywa, więc może nie jest rozsądne, żeby mając przewagę rzucić się na atak, tylko może ten remis da zwycięstwo drużynie, więc tutaj też taka kwestia trochę strategii dochodzi, strategii meczowej. Też bardzo często kapitan przed meczem no i mówi zawodnikom, na których szachownicach będziemy bardziej szukać punktów albo gdzie musimy atakować, więc tutaj też takie dodatkowe szachowe aspekty. Zresztą dozwolone jest też, że tak powiem, szachowanie między szachownicami, wymiana zawodników. To nie jest tak, że w każdej rundzie muszą grać dokładnie tak samo, więc też jakieś, jeżeli komuś nie leży gra z konkretnym zawodnikiem, też można to wymienić. Zawodnicy mieli opłacone pobyty w hotelu, więc tak naprawdę nie było jakąś wielką przeszkodą, żeby zabrać jeszcze tam, powiedzmy, dodatkowego zawodnika i właśnie jako jokera go wstawiać. Mistrz Polski, możemy tak powiedzieć, teraz Gwiazda Bydgoszcz też przeprowadziła kilka zmian. Zagrało chyba łącznie 6 zawodników, jeżeli się nie mylę. Więc no te zmiany były po prostu i to też się fajnie oglądało. Także nagle ktoś wchodzi na jedną partię. Na jedną partię wszedł na przykład Zbigniew Pakleza, którego tutaj tutaj gościliśmy w jednym z programów, więc no na pewno fajnie się to oglądało. Też zresztą zwyciężyła i bardzo dobrze się zaprezentowała Oliwia Kiełbasa, która też u nas w programie była. Więc i zresztą no, nasi goście w ogóle zagrali dobrze. To jest dobry znak. Łukasz w następnej edycji Ekstraligi wchodzi jako joker w Basko GKS Hetman Katowice. I myślę, że też tym pozytywnym akcentem musimy zmierzać do końca. Bardzo dziękujemy wam za obecność z nami dzisiaj. No i ostatnio słowo od każdego z nas. Możecie, nie wiem, pozdrowić dziadka, babcię, wujka, strójka. Kogo chcesz pozdrowić, Filipie, ja dzisiaj? Ja pozdrawiam moją dziewczynę, która tak jak dziewczyna Johna Richarda Rapporta bardzo mu towarzyszy, więc ty ode mnie z pozdrowień, teraz czas na Łukasza. No, ja serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy sobie już do kalendarza wpisali godzinę 18 dzisiaj i mecz Dudy z Carsenem, ale też warto takie szachy, jak tutaj przede mną leżą, na pewno ułożyć, zagrać no, tą jedną partię dzisiaj z kimś z domowniku albo z jakimś przyjacielem. Naprawdę przy okazji takiego turnieju jak Champions Chess Tour to jest must have. No a ja oczywiście pozdrawiam wszystkich, po pierwsze naszych widzów, bo to bardzo ważne, że jesteście z nami i zapraszamy do kolejnych odcinków. No i tak jak Łukasz wspomniał, zapraszam do oglądania dzisiejszej partii Jan Krzysztof Duda z Magnusem Carlsenem, bo no to ważny start dla Janka, no i już się zbliżamy wielkimi krokami. To się jeszcze kiedyś wydawało tak daleko, a dziś to już jest bardzo blisko. Przełom czerwca, lipca, turniej kandydatów. Najważniejszy turniej, myślę, że w historii dla Polaka, więc będziemy relacjonować i tutaj na kanale sportowym będziemy się spotykać, żeby omówić kolejne wydarzenia już wkrótce. Jeszcze raz dzięki. I do zobaczenia. Do zobaczenia.